Do jakiego sądu trafi pozew Frankowicza? Czy jeżeli postępowanie toczy się kilka lat, można zawnioskować o zmianę sądu? Czy wraz ze zmianą miejsca zamieszkania zmieni się właściwość miejscowa sądu prowadzącego sprawę? Dzisiejszym naszym gościem będzie radca prawny Jolanta Flasza. Cześć Jolu. Witam Państwa, cześć Kamilu. Jolu, może zaczniemy od ogólnego przedstawienia, czym jest w ogóle właściwość miejscowa w sprawach frankowych, czego ona dotyczy i gdzie znajdziemy przepisy ją regulujące. Właściwość miejscowa jest to obszar, dla którego dany sąd jest organem właściwym do rozpoznania sprawy. Może ona zależeć na przykład od miejsca zamieszkania lub siedziby strony składającej pozew. Właściwość miejscowa w sprawach cywilnych uregulowana została w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli pozew składamy przeciwko osobie fizycznej, sądem właściwym będzie sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce swojego zamieszkania. Jeżeli natomiast składamy pozew przeciwko osobie prawnej, właściwość miejscowa jest zależna od siedziby danej osoby prawnej. Czyli jeśli pozywam bank, to rozumiem, że sprawa trafi do sądu, w którego okręgu ten bank ma swoją siedzibę. W sytuacji frankowiczów wygląda to inaczej. W ostatnich latach obowiązywały przepisy, które umożliwiały kredytobiorcy wybór sądu, do którego chciał skierować swoją sprawę. Mógł to być sąd właściwy albo ze względu na miejsce zamieszkania powoda, czyli kredytobiorcy, albo właściwy ze względu na siedzibę pozwanego, czyli banku. Tutaj wybór tego sądu był po stronie osoby składającej pozew, czyli frankowicza. Pozwolisz, że będę jednak trochę bardziej dociekliwy i zadam kolejne pytanie. Czy jeżeli ten bank miał swoją główną siedzibę w Warszawie, ja hipotetycznie zakładając na początek tego pytania, mieszkam w Krakowie, to mogłem sobie wybrać, czy sprawa trafi do Krakowa, do sądu w Krakowie, czy sprawa trafi do sądu w Warszawie? Dokładnie tak. Tak sytuacja wyglądała w ostatnich latach. W kwietniu bieżącego roku nastąpiła jednak istotna zmiana w przepisach regulujących właściwość miejscową w sprawach frankowych. Przez najbliższych 5 lat powództwa przeciwko bankom z tytułu kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej, czyli z tytułu tzw. kredytów frankowych, wytoczyć można wyłącznie przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Czyli tutaj już kredytobiorca nie ma wyboru, pozew powinien zostać złożony przed sąd właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania. Czym spowodowana była taka zmiana? Faktem, że większość banków ma swoją siedzibę w Warszawie, dlatego większość spraw trafiała do sądów warszawskich, przede wszystkim Sądu Okręgowego w Warszawie. Co prawda, tak jak wspomniałam, kredytobiorca miał wybór i mógł sprawę skierować albo do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, albo do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku. Zazwyczaj jednak wybierał ten drugi sąd. Było to spowodowane tym, że orzecznictwo w Sądzie Okręgowym w Warszawie było korzystne dla kredytobiorcy i kredytobiorcy czuli się bezpiecznie właśnie tam kierując swój pozew. Powodowało to jednak to, że bardzo duża liczba spraw trafiła do tego sądu. W 2021 roku utworzony tam został nawet specjalny wydział zajmujący się tylko takimi sprawami, tak zwany Wydział Frankowy. No i to wszystko miało przełożenie na to, że postępowanie w tym sądzie trwało zdecydowanie dłużej niż w innych ośrodkach w Polsce. Dlatego ustawodawca zdecydował się zmienić przepisy w tym zakresie, żeby tego typu sprawy trafiały do różnych sądów, a nie tylko do Warszawy. I podsumowując przedstawione przez Ciebie informacje w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Jeżeli jestem frankowiczem i chciałbym, by moja sprawa trafiła do sądu, to pozew musi być skierowany do sądu, w którego okręgu mieszkam. Dokładnie tak. Dobrze, Jolu, omówiliśmy sobie już ogólne informacje w zakresie właściwości miejscowej. Chciałbym Ci jednak zadać kilka takich konkretnych pytań i często wątpliwości związanych z właściwością miejscową sądu w sprawach frankowiczów. Jolu, co w sytuacji, w której mamy dwóch kredytobiorców, a ich miejsca zamieszkania są różne? Który sąd będzie wówczas miejscowo właściwy? Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów, wybór sądu należy do powoda. To znaczy w takiej sytuacji kredytobiorcy mogą zdecydować, do którego sądu zamierzają skierować pozew. Co w przypadku, w którym mieszkam za granicą? Oczywiście posiadanie miejsca zamieszkania za granicą nie jest przeszkodą, żeby wytoczyć powództwo przeciwko bankowi. Tutaj należałoby na początek zdefiniować, czym jest miejsce zamieszkania. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przybywa z zamiarem stałego pobytu. To znaczy, jeżeli w
kredytobiorca nie przebywa w Polsce z zamiarem stałego pobytu, czyli nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, no to tutaj zastosowanie znajdą przepisy kodeksowe. To znaczy pozew zostanie skierowany do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku. Czy jeżeli mój pozew jest już w sądzie i sprawa toczy się bardzo długo, czy istnieją jakiekolwiek możliwości zmienienia sądu właściwego do rozpoznania sprawy w toku postępowania? Nie, nie ma takich możliwości. Zgodnie z zasadą stabilizacji właściwości sądu, uregulowaną w przepisach procedury cywilnej, sąd, który był właściwy w momencie wytoczenia powództwa, pozostaje właściwy aż do zakończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w jego toku. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania? Czy jeżeli zmieniłem miejsce zamieszkania w toku postępowania, czy zmieni się również sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy? Nie, również nie. Sąd, który był właściwy w momencie wytoczenia powództwa, będzie właściwy do zakończenia postępowania. Rozmawiamy teraz o sprawach w pierwszej instancji, czyli tych, do których kierujemy pozew. Co jednak w przypadku, w którym bank złoży apelację, jaki sąd będzie wówczas miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy? W tym miejscu warto krótko opowiedzieć o strukturze sądownictwa w Polsce oraz właściwości rzeczowej sądu. Do sądów powszechnych należą sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Sądy rejonowe są sądami najniższego szczebla i trafiają do nich sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu jest niższa lub równa 100 tysięcy złotych. Do sądów okręgowych natomiast trafiają sprawy, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 100 tysięcy złotych. Z tego względu zdecydowana większość spraw frankowych trafia właśnie do sądów okręgowych. Jeżeli od wyroku sądu pierwszej instancji, będącego sądem okręgowym, bank złoży apelację, sprawa wówczas trafi do sądu apelacyjnego. Sądów apelacyjnych mamy w Polsce 11 i to, do którego z sądów apelacyjnych trafi państwa sprawa, zależy od tego, przed którym sądem okręgowym toczyła się ona w pierwszej instancji. Każdy sąd apelacyjny ma z góry określony obszar swojej właściwości, do którego należy kilka sądów okręgowych. Myślę, że dzięki wszystkim przedstawionym przez Ciebie informacjom w zakresie właściwości miejscowej wszystko jest już jasne. Dziękuję bardzo, Jolu, za rozmowę. Dziękuję bardzo, szanowni państwo, dziękuję. Jeżeli są państwo zainteresowani tematyką sporów frankowych, zamierzają państwo pozwać bank lub sprawa z państwa powództwa toczy się już w sądzie, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube oraz śledzenia nas w pozostałych social media.